Mięsień ten jest najszerszy w ludzkim ciele i kiedyś był nazywany drapaczem odbytu. W tym odcinku pokażę Ci ćwiczenia, które możesz wykorzystać przy bólach barków lub pleców z nim powiązanych. Będą też pomocne, jeśli zależy Ci na poprawie wyników i wzmocnieniu się w ruchach przyciągania, takie jak podciąganie, chud czy wiosłowanie. Mięsień na szerszy grzbietu to duży, szeroki, trójkątny mięsień zaliczany do powierzchownej grupy mięśni pleców. Z uwagi na jego duży rozmiar i zróżnicowaną budowę, Posiada on wiele przyczepów początkowych. Rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych dolnych kręgów piersiowych od T7 do T12. Dalej poprzez powieść piersiowo-lędźwiową przyczepia się również do wyrostków kolczystych kręgów lędźwiowych oraz do kości krzyżowej. Ponadto przyczepami są również tylny grzebień biodrowy, dolne 3 do 4 żeber i nie zawsze dolny kąt łopatki. O czym zaraz. Idąc w kierunku górnym i bocznym, zmniejsza swoją szerokość i przyczepia się finalnie na bruździe międzygłoskowej kości ramiennej. To, co jest charakterystyczne dla tej części tego mięśnia to to, że brzusiec przechodzący w ścięgno w pozycji neutralnej wyróżnia się spiralnym kształtem. Spowodowane jest to tym, że jego górne włókna schodzą na dalszą część bruzdy, a dolne na bliższą. Włókna całego mięśnia są rozmieszczone w różnych kierunkach. Przy czym górne są zorientowane prawie poziomo, a idąc w dół przybierają coraz bardziej pionowy kierunek. Co ciekawe, w badaniach nad właściwościami strukturalnymi tego mięśnia został on podzielony na dwie części. Górną, piersiową oraz dolną, lędźwiowo-miedniczną. Obszar górny obejmuje pęczki, które pochodzą z sześciu dolnych kręgów piersiowych. Zaś obszar dolny zawiera w sobie pęczki rozpoczynające się z kręgów lędźwiowych i krzyżowych, miednicy i trzech dolnych żeber. Stwierdzono, że obszar lędźwiowo-miedniczy ma prawie dwukrotnie większe pole przekroju poprzecznego niż obszar piersiowy oraz że pęczki mięśniowe są dłuższe w obszarze dolnym niż górnym. Idąc dalej, różnice w budowie to coś, co charakteryzuje ten mięsień. Jeżeli zmagasz się z bólem i chcesz nad nim zapanować, odbierz darmowy kurs, gdzie zebraliśmy najważniejsze informacje, które warto znać, aby się go pozbyć. Pierwsza, o której można wspomnieć, to że włókna mięśnia obłego większego mogą wchodzić do ścięgna mięśnia najszerszego grzbietu. Morali współpracownicy wykazali, że w 15-18 przypadków włókna mięśnia obłego większego łączyły się ze ścięgnem najszerszego, aby dalej się rozłączyć Podzieli na dwa osobne przyczepy do kości ramiennej. Dalej należy wspomnieć o przyczepie do dolnego kąta łopatki. Jak wcześniej wspomniałem, nie zawsze jest on obecny. Ilustracje, które teraz widzisz, są obrazowane w ustawieniu 90 stopni odwodzenia i 90 stopni rotacji zewnętrznej. Pochodzą z badania z 2005 roku, gdzie sprawdzono jego anatomię na 100 zwłokach. Pokazano tam, że 43% osób może mieć włókna mięśniowe wychodzące z dolnego kąta łopatki podczas gdy pozostałe 57% posiada nieliczne połączenia ścięgniste lub może występować tam kaletka maziowa. Dodatkowo pokazano również, że ścięgno mięśnia najszerszego grzbietu może również znajdować się bliżej lub dalej od krawędzi powierzchni stawowej głowy kości ramiennej. Co ciekawe, istnieje również struktura nazywana mięśniem łuku pachowego. Znany jest on również jako mięsień langera. Jest to cienki brzusiec mięśniowy rozciągający się od mięśnia najszerszego grzbietu do mięśnia piersiowego większego. Częstość występowania tego mięśnia wynosi od 7 do 8%, tak więc jest to rzadka struktura. Podstawowe funkcje mięśnia najszerszego grzbietu obejmują przywodzenie, wyprost i rotację wewnętrzną ramienia. Jest również związane z czynnościami oddechowymi, takimi jak kichanie czy kaszel. Mówiąc o funkcji, musimy wrócić to do podziału tego mięśnia na górne i dolne obszary. O ile podział strukturalny wygląda w taki sposób, tak podział ze względu na funkcję obejmuje już trzy części. Górną, piersiową, środkową, lędźwiową. I dolną miedniczną. Każdy z tych regionów różni się pod względem wpływu na przywodzenie i wyprost ramienia. Ogólnie rzecz biorąc, region górny w mniejszym stopniu przyczynia się do przywodzenia ramienia o środkowy i dolny, ale w większym stopniu do wyprostu ramienia. Dokładnie omówimy to podczas ćwiczeń i pokażemy jak wykorzystać to w praktyce. Z uwagi na przebieg najszerszego, ból z związany może znajdować się w okolicy barku, zarówno z przodu, blisko przyczepu, jak i z tyłu na brzuścu, w odcinku piersiowym oraz lędźwiowym kręgosłupa. Może dochodzić również do jego naciągnięć lub zerwań, gdzie przeważnie urazy te dotyczą sportowców. Przykłady, które możemy znaleźć w sieci to chociażby ten. Uraz podczas podciągania oraz tutaj pełne zerwanie podczas podnoszenia 372,5 kg w martwym ciągu. Na tym zdjęciu widzimy efekt takiego urazu, czyli charakterystyczne wybrzuszenie po lewej stronie spowodowane zawinięciem się wrzuca z części dystalnej, wiedząc, który region ma lepsze warunki do generowania siły w jakim ruchu, tym samym zwiększając swoje naprężenia. Możemy założyć, że następujące testy mogą pomóc ci otworzyć twoje dolegliwości. Regiń środkowy oraz dolny możesz sprawdzić w ruchu przywodzenia ramienia, ustawiając między 60 a 75 stopni odwodzenia, ponieważ w tym ustawieniu mają one największe ramiona siły. Będąc w tej pozycji, chcesz przyciągać ramię do otłowia, napierając na oparcie. Co do części górnej, możesz sprawdzić ją, ustawiając ramię do 45 stopni zgięcia. Ruch polegać będzie tu na prostowaniu ramienia czyli ściągania go do biodra przez napieranie na oparcie. A teraz przejdźmy do ćwiczeń. W pierwszym ćwiczeniu ustawiamy się tak, by ramię ustawione było pod kątem prostym do tłowia. Ruch polegać będzie na przywodzeniu kończyny wyprostowanej w łokciu z jednoczesną rotacją wewnętrzną. Odległość od wyciągu warto ustawić w taki sposób, aby w trakcie ruchu między 75 a 60 stopni linka wyciągu tworzyła z przedramieniem kąt prosty. Dzięki temu wysiłek nałożony na ten mięsień w ruchu przywodzenia od pozycji wyjściowej stopniowo narasta, mając swoje maksimum w przedziale między 75 a 60 Stopni, co pokrywa się z jego właściwościami biomechanicznymi do generowania siły przez cały miesiąc i stopniowo zaczyna spadać wraz z postępującym przywodzeniem. Jednak w ćwiczeniu tym, z uwagi na ramiona siły, największą pracę wykonuje część środkowa oraz dolna najszerszego grzbietu, czego efekty mogą powodować taką sytuację. W drugim ćwiczeniu ustawiamy się w pozycji siedzącej. Chwytając drążek przed rozpoczęciem ruchu, chcemy się pochylić do przodu i trzymać tę pozycję w jego trakcie. Biorąc pod uwagę, że szczytowy potencjał do generowania siły dla mięsia najszerszego grzbietu w funkcji weprostu ramienia jest około 45 stopni jego zgięcia, pozycja ta umożliwia nam optymalne przetrenowanie go, a szczególnie jego górnej części piersiowej, ponieważ ma ona tu największe ramię spośród pozostałych. Natomiast, jeśli nie posiadasz dostępu do siłowni, alternatywą będzie wykonanie wersji prostszej australijskiego przyciągania luk trudniejszej przyciągania w ustawieniu tak front lever, gdzie w celu ułatwienia możesz mocniej zbliżyć kolano do klatki piersiowej. Lub wykorzystać gumę oporową. Ciekawostką jest to, że jego dolne włókna są dłuższe od pozostałych, co mówi nam o tym, że mają zdolność do generowania siły w większym zakresie. Łącząc to z wiedzą o jego funkcji przyczepach, możemy wykorzystać tę informacje, chociażby w celu pracy nad utworzeniem klatki piersiowej, np. dla osób spędzających dużo czasu w pozycji siedzącej, po rozciągania go do ruchu zgięcia ramienia w celu prewencji przed kontuzjami, na przykład u sportowców, którzy dużo pracują w jego skróceniu, czy budowania zdolności do obciążania tkanek. W przypadku rehabilitacji bólu barku, w celu dbania o jego pracę w pełnym zakresie i przetarnowania dolnym włókien, dobrym wyborem byłoby ćwiczenie tzw. Tak pullover, gdzie leżąc na plecach, przenosimy ciężar za głowę w maksymalnym zakresie. Słuchaj, na profil oporu wymaga to od mięśnia coraz większej pracy wraz ze stopniem jego rozciągnięcia. Umożliwia to zarówno jego rozciąganie z jednoczesnym budowaniem siły w skrajnym zakresie. Natomiast samo wykorzystanie hantli umożliwia łatwe dostosowanie obciążenia początkowego i stopniową progresję. Z uwagi na przyczepy do biednicy warto zwrócić tu uwagę na ustawienie jej do tyłu pochylenia co umożliwi jego większe rozciągnięcie. W ten sposób widzisz, jak można połączyć biomechanikę i anatomię z techniką ćwiczeń do wykorzystania w różnych celach. Warto pamiętać, że możemy spojrzeć w ten sposób nie tylko na najszerszy, ale też na wszystkie inne mięśnie. Jedne są bardziej złożone, a inne mniej. Pozwala to na stworzenie dopasowanego do Ciebie i Twoich celów planu treningowego, rozszerzając wyżej wspomniane punkty o elementy planowania wysiłku fizycznego, kinezjologii i stałego monitoringu. Pomogliśmy w ten sposób już ponad 160 osobom w formie online w pozbyciu się bólu. Co więcej, stale pomagamy prawie 40 osobom w formie stacjonarnej, wynosząc ich trening i sprawność na wyższy level, jednocześnie zbierając najważniejsze dane, które poprawiają skuteczność działań. Jeżeli również chcesz skorzystać z naszej pomocy, stacjonarnie lub online, odbierz swój plan, wypełniając ankietę na stronie. Treść tego odcinka jest również dostępna w formie pisemnej na blogu, gdzie dodajemy odniesienia do badań, które tu omawialiśmy. Daj znać w komentarzu, jaki inny miesiąc chcesz, abyśmy przeanalizowali w kolejnych odcinkach. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za obejrzenie do końca i do następnego.